Nie trzeba przedstawiać. Ryszard Rynkowski, witam ponownie. Po 7 latach doszliśmy do tego, że tak, ostatnio z koncertem w 2003 roku się spotkaliśmy. W Chicago rzeczywiście w 2003. Byłem jeszcze na krótko w Stanach, ale to był tylko Nowy Jork w 2005 roku. To miał być zupełnie inny przyjazd, to miała być zupełnie inna wizyta, to miała być krótka wizyta, ale w innym towarzystwie. Miała być krótka wizyta i uwieńczona jeszcze dla mnie bardzo, bardzo ważną chwilą, albowiem 3 maja miałem być udekorowany w Pałacu Prezydenckim przez prezydenta Kaczyńskiego, świętej pamięci, Orderem Odrodzenia Polski, Kawalerskim Krzyżem Odrodzenia Polski. A zanim to miało nastąpić 3, miałem właśnie tym Tupolewem, którego już nie ma, wraz z panem prezydentem i z panią prezydentową, tutaj przylecieć do państwa do Chicago 29, czyli wczoraj, a wystąpić 1 w sobotę i w nocy wrócić do Warszawy, aby zdążyć na 3. No i żeby pan prezydent też był gotowy na 3, bo dzień 3 maja, czyli dzień Konstytucji 3-majowej, jest świętem narodowym, świętem, w którym wręcza się medale, odznaczenia i ordery zasłużonym w wielu dziedzinach, również w wojsku, jak i w cywilnych branżach. Nie sposób o takich refleksjach nie mówić w życiu artysty, w życiu wrażliwego artysty. Takie tragedie na pewno dają wiele rzeczy do przemyślenia. No to była zbyt wielka tragedia, aby po prostu nie móc o niej nie myśleć. Poza pierwszą parą Rzeczypospolitej zginęło tam naprawdę wielu wspaniałych ludzi. Już nie mówiąc o najważniejszych dowódcach polskiej armii. Straciliśmy chyba największą ilość generałów, większą chyba niż w czasie wojny. I to w miejscu takim też, w którym również generałowie ginęli, prawda? Generałowie, oficerowie, dokładnie 70 lat wcześniej. Tak. Tragedia, no, nie można mówić tylko o tragedii, trzeba się otrząsnąć. Dla pana na pewno też musiało to być przeżycie. Ja pamiętam, 5 lat wcześniej uczestniczył pan w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Pomagał pan swoim talentem również. Tak, też miałem taką refleksję, bo uważam, kiedy się otrząsnąłem z tej pierwszej wiadomości, bo było dosyć dziwnie, dlatego że 9 były urodziny mojej żony, nie wstaliśmy zbyt wcześnie i zadzwonili do nas nasi przyjaciele z Francji, którzy oglądali program telewizyjny francuski. I tam nas powiadomili, powiedzieli, włączcie telewizor, bo coś się stało z prezydentem, z samolotem, z delegacją. I w zasadzie w ten sposób się dowiedziałem. I to był taki pierwszy szok. Ta walka z czasem, bo na początku było, że tylko parę osób, a może nie wszyscy zginęli, a później tak było coraz gorzej. No a później przyszło takie jakby taka refleksja i tak sobie pomyślałem, może to bardzo brutalnie zabrzmi, ale tak sobie myślę, należałem do tych artystów, którzy byli B artystami, bo grali dla Prawa i Sprawiedliwości i grali w kampanii prezydenckiej dla Lecha Kaczyńskiego. To będzie trudna kampania, to będzie kampania, która, przepraszamy, że w ogóle na temat polityki rozmawiamy, ale to, ale wygląda tak. Nie jestem akurat specjalistą od polityki, ale poruszyła mnie ta rzecz jako człowieka, jako obywatela kraju. Powiedział pan przed programem, że Polacy często wpadają w skrajność, albo jest euforia, albo jest tragedia. Nie ma tej normalności, tego szacunku, tej normalności, tego uczenia się na błędach, no i na wydarzeniach chociażby tego typu. No jest coś takiego w nas, że kiedy nam się naprawdę coś powiedzie, to później musimy trochę poświętować. No jak świętujemy, to zapominamy o podstawowych obowiązkach i to jest chyba ta nasza bolączka. No. A później musisz wydarzyć coś strasznego, żebyśmy się znowu obudzili, jak to w starym powiedzeniu mądry Polak po szkodzie, porozmyślali, ponaprawiali i znowu jak już naprawimy, znowu zapomnimy. I tak od do. To jest trochę smutne, bo to spowalnia chyba to, na co wszyscy czekają i wszyscy rodzice myśląc o swoich dzieciach.
czekają, bo chcielibyśmy, żeby ten kraj coraz bardziej doganiał, żeby był w czołówce, stać nas na to i myślę, że powinniśmy być w czołówce europejskiej. Jeżeli, przepraszam, jeżeli uraziłem kogoś, kto uważa, że już jesteśmy, ale jeszcze trochę mamy do zrobienia. Tego życzymy. O muzyce przez chwilę w takim razie porozmawiamy. Na końcu. W Pana życiu no, były lepsze, gorsze chwile i nie tylko w tym artystycznym, w osobistym również. Po tych długich latach kariery na scenie, jakby Pan miał się określić, w którym jest teraz momencie? Tak jak powiedziałem, bardzo mnie zaskoczyła ta decyzja. Nawet prosiłem swojego menadżera, żeby dwukrotnie sprawdził, czy to rzeczywiście chodzi o tego typu odznaczenie, czy to nie jest jakaś złota odznaka miłośników, hodowców kanarków, czy tak dalej. To jest bardzo poważne odznaczenie. No, Krzyszka Walerski od Odrodzenia Polski jest to dosyć poważne odznaczenie, tym bardziej, że to było moje pierwsze odznaczenie. I tak sobie pomyślałem, że jak już się dowiedziałem, że rzeczywiście to jest prawda, że skoro już odznaczają, to znaczy, że trzeba będzie pomyśleć o emeryturze. No bo Grand Prix Opolskie już otrzymane, tak naprawdę już nic więcej się... Cztery razy wygrany festiwal. No tak, no tam jeszcze jest tych parę różnych rzeczy, ale to są takie drobiazgi, które każdy wykonawca zbiera po to, żeby tworzyć swoją postać, żeby tworzyć swoją historię, swoją jakby, no może nie za duże słowo legendę, ale swoją historię kariery. To jest potrzebne również fanom. Fani też muszą wierzyć, że tak jak nasi sportowcy muszą zdobywać medale. Jak zdobywają medale, to są nasi wspaniali, prawda? Ci piosenkarze, czy te zespoły, które odnoszą sukcesy, które są na listach i jesteśmy ich fanami, to jesteśmy z nich dumni, bardziej dumni. W związku z tym oczywiście starałem się takie rzeczy również i zbierać. Ale wracając do tego, co powiedziałem, pierwsza myśl taka przyszła, że to pewnie już pora na emeryturę. Ale mamy z Jackiem Cyganem w sobie ogromną ochotę i pracujemy już nad nową płytą. Chcę powiedzieć, że ostatnie nasze wydawnictwo, Zachwyt, ukazało się w 2009 roku. No, sprzedaje się tak, jak się sprzedaje w polskich realiach, kiedy złoto otrzymuje się za 15 tysięcy sztuk sprzedanych płyt. Uzyskaliśmy to złoto po 3 tygodniach sprzedaży. No, teraz jesteśmy gdzieś tam w granicach już tej platyny, czyli w wyniku średnim, nierewelacyjnym osiągają dużo lepsze wyniki, ale może to jest taki znak czasu. Są oczywiście wykonawcy, którzy sprzedają w Polsce jeszcze spore ilości płyt, ale to wszystko generalnie już jest jakby zminimalizowane. Ale zaczęliśmy z Jackiem już pracę nad nowym albumem mimo wszystko i chciałbym jeszcze może jedną, może jeszcze dwie płyty wydać. No i powoli trzeba będzie się przygotowywać do tego, że wszystko jest zawsze fajne, ale najważniejszy jest czas. A czas jest nam dany i czas to jest od do. Jeżeli mogę, bo to jest świetna okazja, żeby wykorzystać to jeszcze nie teraz oczywiście, ale chciałbym się do wszystkich Państwa zwrócić, że kiedy przyjdzie nam do głowy taki pomysł, żeby się podziękować i pożegnać się z publicznością. Mam nadzieję, że wtedy będę mógł na Was wszystkich liczyć, tak jak kiedyś w przeszłości tu w Chicago i nie tylko w Chicago. I że wtedy się spotkamy i będę mógł Wam osobiście wszystkim podziękować za te wszystkie lata, za te wszystkie brawa i wszystkie miłe słowa, jakie usłyszałem tutaj na tej amerykańskiej ziemi od Polaków. Ja już wielu artystów słyszałem, którzy w ten sposób się żegnają i potem jeszcze nagrywają kilka płyt i mam nadzieję, że to nie będzie dwie, że to nie tylko dwie, trzy, ale może nawet i 10, ile tylko starczy sił. Częściej mam nadzieję, że będziemy się spotykali niż co 7 lat, bo to tak jakoś 7 lat tłustych, chudych dziwnie się kojarzy, więc mamy nadzieję, że w najbliższych latach zobaczymy ponownie Ryszarda Rynkowskiego na dużym koncercie w jak największej sali. Były takie plany i były zapowiedzi, że miałem przyjechać w ubiegłym roku w październiku, ale jakieś tam perturbacje wystąpiły w związku z kryzysem i z tymi różnymi innymi ekonomicznymi sprawami. W związku z tym ten wyjazd nie wyszedł, ale mam nadzieję, że któregoś dnia, może w innych okolicznościach się spotkamy. Pożyjemy, zobaczymy. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Zapraszam na koncert. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Również dziękuję. Pozdrawiam.